Witam moi mili. Dzisiejszy odcinek serii shortów poświęcimy jednej z ikon lotnictwa. Mowa tu o największym samolocie pasażerskim w dziejach, Airbusie A380. Pragnę tu zaznaczyć, że kompletny dokument o tym samolocie dopiero powstanie, a w mniejszym filmiku opowiem Wam o tym, jak przez ostatnie lata nad tą maszyną wisiało niepokojące widmo porażki. Zapraszam. Jak już mówiłem, A380 produkowany przez Airbus Industry od lat dzierży tytuł największego samolotu pasażerskiego w dziejach świata. Super Jumbo, bo tak bywa nazywany, produkowany od 2007 roku, zabiera na pokład od 530 do 860 pasażerów i miał być odpowiedzią Airbusa na rosnące zapotrzebowanie na maszynę, która obsługiwałaby najbardziej zatłoczone trasy świata. I choć z początku rzeczywiście zainteresowanie tym olbrzymem było dość spore, to jednak wydaje się, że europejski producent nieco przecenił popyt na swoje dzieło. Przyjęto bowiem, że próg rentowności projektu A380 osiągnie się po złożeniu 420 zamówienia na maszynę. Tymczasem do końca 2014 roku użytkownicy złożyli zaledwie 317 zamówień i co więcej, przez kolejne 3 lata nie przybyło ani jedno. Przyszłość projektu stanęła więc pod znakiem zapytania. Airbus poważnie myślał o zakończeniu produkcji i tym samym całego projektu. Wielu ekspertów mówiło już nawet o ogromnej porażce A380, który, choć pierwotnie był nazywany Królową Nieba, stał już o krok od abdykacji. Ale na początku 2018 roku pojawiło się światełko w tunelu. Wieloletni klient Airbusa, linie lotnicze Emirates, podpisały kontrakt na zakup 20 Super Jumbo opcją na 16 kolejnych. W praktyce oznacza to, że produkcja samolotu będzie kontynuowana na pewno jeszcze przez co najmniej 10 lat. Dzięki temu zamówieniu Airbus zyskał nieco czasu, aby ponownie przekonać klientów do tego, że ich dzieło naprawdę jest warte swojej ceny, która sięga prawie $500 milionów za sztukę i nieprędko straci tytuł Królowej Nieba. Emirates także są zadowolone z takiego obrotu spraw, gdyż, jak powiedział prezes linii, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, A380 okazał się sukcesem dla Emirates. Pasażerowie go bardzo lubią, a sam przewoźnik mógł umieścić go na bardzo wielu trasach, zapewniając sobie elastyczność pod względem zasięgu i zróżnicowania podróżnych. Warto przy tym dodać, że Emirates jest największym użytkownikiem A380. Już teraz w barwach linii lata ponad 100 takich samolotów, kolejne egzemplarze są dostarczane, a wraz z nowym zamówieniem liczba tych maszyn we flocie przewoźnika z Emiratów sięgnie 178 sztuk. Zapewne wielu z Was zastanawia się teraz, jak to możliwe, że tak wielki, lubiany przez pasażerów samolot stał przed widmem porażki. Eksperci wymieniają kilka powodów. Przede wszystkim jest to samolot naprawdę bardzo, bardzo drogi. Jak już mówiłem, cena nowego egzemplarza to prawie $500 milionów, zaś koszty leasingu takiego cudeńka sięgają ponad $1,5 miliona miesięcznie. Z tego względu na użytkowanie A380 może sobie pozwolić naprawdę dość wąskie grono przewoźników. A propos, oto pełna lista użytkowników maszyny. Znajdziecie ją też w opisie filmu. Co jeszcze? Super Jumbo jest dość łase na paliwo. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że jedna sztuka to 280 ton masy własnej, a przy tym ma ona dźwignąć jeszcze kilkuset pasażerów, ich bagaż, załogę i całą resztę, to potrzebujemy naprawdę dużo paliwa. Dość powiedzieć, że do pokonania trasy Dubaj-Los Angeles jeden egzemplarz spali, uwaga, 180 ton paliwa. Dla porównania na tym samym odcinku konkurencyjny Boeing 777-300 spali zaledwie 113 ton. To kolejny argument przemawiający za tym, że linia lotnicza potrzebuje naprawdę dużego portfela, żeby użytkować maszynę. Wspominałem też o tym, że A380 nadaje się na wyłącznie obłożone trasy. To niestety prawda. Uwierzcie mi, przy tak wielkich kosztach użytkowania samolot powinien być zapełniony, aby przyniósł zyski. Tras, na których się to udaje, jest relatywnie niedużo i uwzględniają one wyłącznie bardzo duże lotniska, przez które przewijają się dziesiątki milionów pasażerów rocznie. I wreszcie, użytkowanie takiego kolosa to wyzwanie operacyjne. Aby boarding przeszedł sprawnie, tankowanie nie trwało wiecznie, a samolot miał gdzie na lotnisku zaparkować, potrzeba naprawdę dużych nakładów pracy. Nie każdy port lotniczy jest przystosowany do tego, aby obsłużyć A380 i często, gdy pojawia się perspektywa otwarcia lotu z wykorzystaniem Super Jumbo, to zarząd lotniska może zwyczajnie kręcić nosem, że nie da rady z obsługą maszyny.
Ale z drugiej strony, skoro Emirates złożyło kolejne zamówienie i dzięki temu produkcja 380 będzie kontynuowana, to jest szansa, że linie znowu zainteresują się maszyną. Już spekuluje się o tym, że British Airways planują zakup kolejnych maszyn, które zaspokoją popyt na najbardziej ruchliwe trasy z Londynu Heathrow. Całkiem prawdopodobne jest też, że przewoźnicy z Chin zainteresują się Super Jumbo. Wiele trasy wewnątrz tego kraju jest coraz bardziej obłożonych i receptą na rosnące zapotrzebowanie może być właśnie olbrzymi Airbus. No i co najważniejsze, lotnictwo cywilne bardzo dynamicznie się rozwija, więc niewykluczone jest, że w ciągu 10 kolejnych lat kontynuowania produkcji tej maszyny przybędzie tras, do których A380 idealnie będzie się nadawał. My trzymamy kciuki za powodzenie tego projektu, bo to byłoby naprawdę smutne, gdyby ten cud techniki zniknął z nieba. Serdeczne dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was ta krótka historyjka o walce Airbusa z surowymi wymaganiami rynku. A jak Wy oceniacie przyszłość A380? Piszcie koniecznie o tym w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Trzymajcie się i wysokich lotów!